Monte Carlo to stolica hazardu, ale także dla wielu jest to stolica motosportu, ponieważ właśnie tutaj, w Monako, odbywa się jedno z najważniejszych Grand Prix w sezonie. Grand Prix Monako oczywiście. Ulic Monte Carlo, witam Państwa, Krzysztof Woźniak. Jedziemy z Sebastianem Kuzmaną, z zeszłorocznym producentem. Pole position, oczywiście mówiąc zeszły rok, mam na myśli sezon ostatni 2014. A Sebastian Kuzmana był najszybszy także we wczorajszym treningu, jednak to, co działo się wczoraj, może być kompletnie nieporównywalne do tego, co będzie dzisiaj. Wczorajszy trening był deszczowy, tutaj widzimy piękna słoneczna pogoda i nic nie zapowiada na to, aby ciemne chmury miały wyjść na tor, chociaż prognozy pogody mówią o tym, że może porać w ciągu dnia. Na jutro prognozy są jak najbardziej pozytywne. Teraz ten Osman zjechał do Pideń, tak samo Maciej Mulej, drugi kierowca. Teraz jedziemy z Bartłomiej Nowak. Kierowca Jordana bez punktów w tym sezonie. Sam przyznał przed rozpoczęciem sesji, że to jest walka o 107% dla niego, walka o próg. Miejmy nadzieję, że się uda. Jedziemy z Aleksandrem Rzezowskim, kierowcą zespołu BRR Honda. Na razie trzeci czas. Pierwszy czas na ten moment ma Radosław Copał, drugi kierowca zespołu British American Racing. Drugi jest Maciej Munek, właśnie trzeci wspomniany Aleksander Brzozowski. Czwarty Dawid Czepira, piąty Krzysztof Pieciekolan, który zalicza gościnie występ w zespole Toyoty. Krzysztof Pieciekolan został szefem niedawno Toyoty. Nie będę wspominał w jakich okolicznościach. Jak ktoś się interesuje, to na pewno wie. Teraz jedziemy z Adamem Rzysą. Na razie bez czasu, ale pamiętajmy, to jest dopiero rozgrzewka, ona się powoli kończy. 17 stopni, temperatura powietrza, temperatura toru 20. Nie jest to dużo, ale prawdopodobnie będzie się asfalt na torze nagrzewał biegiem sesji. 30 sekund, przepraszam, do końca warm-upu. 13 kierowców na liście startowej. 13 kierowców nam się zgłosiło do udziału w sesji. Nie ma tylko Patryka Kurty jeszcze na serwerze. Właśnie, w zeszłym roku tutaj mówiliśmy, Sebastian Kuzmana zdobył pole position. Drugi był Patryk Kruty, trzeci Adam Rzysta. Pierwsza dwójka znalazła się na czele we wczorajszym treningu, tutaj widzimy Adam Rzysta, bo w drugim sektorze miał całkiem niezły czas. A jednak drugi, jednak nie udało mu się. Minuta 15.080. Aleksander Brzozowski poprawia się. Ale czy to wystarczy? No nie wiadomo. Na pewno czas sezonu 2014, czyli z poprzedniej wizyty, pobity nie zostanie, ponieważ to jest Sebastian Kuzmana uzyskał minuta 10.982. Tutaj kierowcy mówili, że maksymalnie w okolicach minuta 13-14. Malowanie kasku Aleksandra. Tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o wczorajszy trening... Oj, widzimy tutaj patent. A, to nie przyjmujmy się. Jeżeli chodzi o wczorajszy trening, to tutaj doszło do ciekawej sytuacji, ponieważ trzech kierowców dostało karę za ścięcia toru. Może się wydawać to niemożliwe, w końcu jesteśmy w Monako, gdzie miejsca są bardzo wąskie, gdzie nie ma miejsca na błąd, co tu można ściąć. No właśnie, Błażej Mynek pokaże nam, w jakich miejscach można próbować ciąć. Tymi kierowcami byli Dawid Czepiera, Rafał Cupał, Aleksander Rzozowski. Z Maciejem Młynkiem. Czas nam się już skończył, czyli kierowcy kończą swoje okrążenia. Czyli tylko nam widzi, czemu
to pokazuje, że jeszcze mają czas, że jest liczony, on nie jest liczony. Czekamy na rozpoczęcie sesji kwalifikacyjnej właściwej sesji. Nie wygląda pierwsza, jak wygląda czołówka w tym momencie. Radosław Supał, najszybszy czas rozgrzewki. Adam Brzyska drugi czas, Maciej Głoniek trzeci, Aleksander Brzozowski czwarty, Rafał Cupał piąty, Dawid Czepiela szósty, Krzysztof Pieczykowian siódmy, Błażej Munek ósmy czas, Bartłomiej Nałek dziewiąty i dalej kierowcy Dawid Kuszel, Patryk Kruty, Patryk Rogodzi i Sebastian Kosmala nie uzyskali czasu. Jak to jest tylko rozgrzewka, losy zapoznają się z torem. Na przykład Dawid Kuszel wykonał 7 okrążeń, na żadnym z nich nie wykonał czasu okrążenia. Zapoznają się z warunkami na torze. Ta sesja będzie mało dawała. 10 minut będą mieli kierowcy na wykonanie pomiarowego okrążenia. Widzimy już. Woli będą się ustawiali przy światłach. I mamy Krzysztof Pieczykonan jako pierwszy. Bartłomiej Nowak jako drugi. Trzeci ustali się Aleksander Brzozowski. Właśnie jedziemy z Krzysztofem Pieczykonem. Kierowca. To właśnie on rozpoczął okrążenie pomiarowego pierwszy. No chyba, że coś się przydarzy. Za nim jest Aleksander Brzozowski, Dawid Czepiela i Bartłomiej Nowak. I Bartłomiej Nowak zachował się dosyć miło w stosunku. Dawid Kuszel też przekroczy granicę drugiego sektora. Jedziemy z Dawidem Czepiela. Jak na razie patrzę, faworyci kryją się już. Patryk Rozik jest na torze. Właśnie nie jego widzimy na torze, ponieważ troszeczkę z tyłu. Jedziemy teraz Rafał Cupał. Puszczę dymki, jak ja to mówię. Już pierwsi kierowcy dojeżdżają do prostej startowej. Dawida Czepiela, on nie będzie pierwszym. Przegrosił nie jest na przegrosił ją Krzysztof Pieczykon i zobaczymy, jaki będzie ten najlepszy czas. Dobra, idziemy właśnie tym kierowcą. Jak na razie. Jak na razie Dawid Kuszel ma najlepszy czas w pierwszym sektorze. Więc Patrykiem Rogozik. Patrykiem Rogozik. O, właśnie, to on dzierży rekord w pierwszym sektorze. Czekamy, jak sobie poradzi w drugim. Na razie najlepszy czas w pierwszym sektorze ma Maciej Munek, w drugim Dawid Kuszel. Widzimy właśnie. No, już po pełni czas. Ale został on natychmiast pobity przez Aleksandra Brzozowskiego i jak widzimy, Dawida Kuszel. Dawid Czepiela wskoczył na trzecie miejsce. Nie, pamiętajmy, to są dopiero czasy, które będą się poprawiały. Patrzę, Aleksander Brzozowski na rekord w trzecim sektorze. Patryk Rodolik, pierwszy czas. Ale już jest on pobity przez Radosława. Widzimy Maciej Munek rekordowo. Kolejne na zielono i jest pierwszy czas. Też mam potwierdzenie, minuta 15.004. Patryk Luty. Minuta 14.333.
ale nie widać, żeby miał najlepsze czasy w każdym pojedynczych sektorach. Zresztą jest jej bardzo dobre okrążenie. Maciej Młynek po pierwszym sektorze wolniej niż sterujący nam Patryk Kruty. Adam już sta trzeci czas. Kierowcy Zaubera, numer 11. Będzie w drugim sektorze u Macieja Młynka. Właśnie otrzymał nam wskoczył na trzecie miejsce. Nadal jest wolniej. Ale on już za teraz nam się poprawia. W pierwszym sektorze Radosław tylko na drugim miejscu, drugim czasem. Adam Rzysta jedzie dosyć mocno okrążenie, zobaczmy jak będzie po drugim sektorze. Maciej Młynek skończył okrążenie, drugi czas, rekord w trzecim sektorze. Patrzymy w dół, patrzę w dół stawki, Bartłomiej Nowak nadal bez czasu. Plan 11. Oj, tutaj nam Chris McLaren urwał jakąś część swoich, to chyba było pewnie skrzydło. Adam już za piąty czas. No zapowiadało się całkiem nieźle. Ale na razie nic nie zmieniło. Ponad pół sekundy. Wolniejszy czas ma Maciej Młynek do Patryka Kuty. I wracamy do Sebastiana Kosmani, który ma drugi czas obecnie. Charakterystycznie kask biało-czerwony barwy. To chyba to co najmniej z wysadzonych ma taki. Maciej Młynek, trzeci czas. Widził się do Patryka Kruty, oczywiście Sebastian Kosmani, a to już nie jest pół sekundy, to jest 28 setnych sekundy. No, najpierw jakaś część, czyżby to ten sam bolid, to samo skrzydło Patryk Kruty. Chyba będzie miał jeszcze lepszy czas. Aleksander Brzozowski tymczasem skoczył nam na czwarte miejsce. A Patryk Kruty szaleje. Na zielono odpalony drugi sektor. To właśnie dostała, skoczył nam na drugim miejscu z rekordem w trzecim sektorze. I Patryk Kruty jeszcze raz poprawia swój czas. Jedziemy z Błażejem Młynkiem. Nie, przepraszam. Tak, z Błażejem Młynkiem. Już wydawało mi się, że to jakieś nie kierowca. A widzimy 12 miejsce, czyli to jest oczywiście Błażej Młynek. Teraz na Dawida Czepiele. Jak na razie dosyć słabo. 10 miejsce tego kierowcy. 10 czas. Ale może tym razem się poprawi. Trafa do lidera. Prawie 2 sekundy. Czas Patryka Kruty to jest minuta 14. 132, gdyby ktoś się tym interesował. Nie, kierowca zespołu Ferrari jest w boksie. No, to jest akurat dosyć dobry czas. Zobaczmy jak będzie. Jedziemy z Bartłomiejem Nowak. Oczywiście wolniej. Oczywiście traci w pierwszym sektorze do lidera. Wykręcił już czas. Minuta 20. 588. I teraz Rafał Cupał na naszych ekranach. 9 czas. W
tym momencie, nawet biorąc pod uwagę obecny czas spotyka krótki, Bartłomiej Jamak nie ma 107%, niestety. Brakuje mu ponad sekundy. Pamiętajmy, że jeszcze Patryk Kruty raczej jest w stanie poprawić swój czas. Na naszych ekranach Dawid Kuszel. To był ten mylony czasem z Dawidem Ciepiera. Za co serdecznie przepraszam. Tutaj widzimy parkujący samochód Renault. A nie się to wyobrażaj, będę się to wyobrażał odsupał. To chyba Błażej Mylek, ponieważ teraz widzimy, że trafił on do boksu. I idziemy z Krzysztofem Pieczkolanem. Tylko rozpróbował tam rozstrzelać opony, no nie wiem, jak dziwnie to wyglądało. Jeszcze teraz próbował bokiem wejść. Jeden ślad, drugi ślad. Nie jest debiut Krzysztofa Defiolem, jeżeli dobrze pamiętam. Tyki. Tak, to brał udział już nawet w 7 wyścigach, nawet zdobył 2 punkty. To jest dosyć dobrym osiągnięciem. Biorąc pod uwagę stawkę, jaką mamy. Jak mocno stawkę mamy. Serię Flynn, Dawid Ciepiera. Na naszych ekranach. 10 czas. No dosyć słabo. Mam nadzieję, że się poprawi. W najbliższym czasie. Patryk Kruty wyjechał na tor. Ale wrócił. Okazało się, że jestem na torze 20 minut do końca. Mniej niż prawie 19. Pamiętajmy też, seria GP20 bierze udział w kwalifikacjach na tym torze. Nierównocześnie. Piotr Gałkowski na najlepszy czas. Mamy 21 kierowców, to jest ciekawe. No nieźle. Maciej Mylek na razie nie stawia do czasu jak Patryka Kruty. Tak, wcześniej był Maciej Mylek, teraz jest Błażej Mylek. Gdyby był Karol, to byłby zaraz pewno Karol Mylek. Ale nie ma Karola Munka. Musimy się nacieszyć Błażejem. A teraz się nacieszymy Jaguarem, ale nie Macieja Munka, tylko Sebastiana Kosmali. Który, jeżeli dobrze pamiętam, jest liderem w klasyfikacji generalnej. Ma 50 punktów. Ma 50 punktów, tyle samo ma Patryk Kruty. Ale wszystkie skrypty pokazują, że osoba syn kosmona powinien znajdować się wyżej i znajduje się wyżej w klasyfikacji generalnej. Nie ma co się z tym sprzeczyć. Najlepszy zespół jest Jaguar. Może nie, coraz się nie dziwi, biorąc pod uwagę fakt, że obaj kierowcy tego zespołu wnoszą się czołowej piątce klasyfikacji generalnej. No i też obaj są w dobrej formie, co nam pokazał na przykład wyścig na torze Imola. Tak, Maciej Mylek jest czwarty. 44 punkty. Dosyć blisko są kierowcy w czołówce. Patryk Rogozik, który jest trzeci, traci jeden punkt. Do prowadzącej dwójki. Zobaczmy, jaki czas uzyska Sebastian. Drugi czas. Czyli bez zmian. Pamiętam jeszcze, jak to się wykształci. Patryk Kruty. Jak na razie jest bardzo dobrze. Jeszcze może poprawić czas, jak widzimy. Ale zobaczmy, jak będzie dalsza część tego. Bary są dosyć blisko. Obłądnie łatwo. A obłądnie jest łatwo. A czyste określenie nie jest łatwo. O, widzimy, tutaj pobiło. Aleksander Brzoski nie jest pierwszy. No nie jest. Tak?
Tak, jedziemy z Maciejem Monikiem teraz. Boli prasa na normy. Tak, już mam. Robimy na like timing. I na Macieja Monika. Wykonał 11 okrążeń. Gdyby tych 11 okrążeń nie zdołał pobić tego, co zrobił Patryk w ciągu 10, czyli minuty 14, 132 tysięcznych sekundy. Nie widzimy, nadal nie jest w stanie. Z informacji z końca stawki, pozycje, które, jeżeli tak by miało się skończyć wyścigu, byłyby punktowane. Czyli pozycje od 11 do 13, od 11 do 13 zajmują to pierwszy kolan Błażej Monek i Bartłomiej Nowak, czego ten ostatni nie ma 107%, czyli jego udział w jutrzejszym wysiłku jest poważnie zagrożony. Udział w jutrzejszym wysiłku nie jest zagrożony dla tego kierowcy, który, jak widzimy, w pierwszym sektorze jest w stanie pojechać szybciej niż derujący Patryk Ty. I teraz jak sobie poradzi jego Jaguar. I on sam w dalszej części toru. Kana. To ładnie przyjechana. Ty naprawdę nie powinien ja się wyprowadzić o tym, bo ja się nie znam jak to. To najważne. Ośmiu kierowców na torze. Tam jest ich mniej. Kurwa. To jest więcej. I coraz więcej. To też jest Adam Rzystacz, który ma czwarty czas. Mówiliśmy o nim, a on słyszał właśnie tutaj na podywanie trochę. Tenis Dawid Kuszel także doszedł na ten kierowca. Na piąte miejsce. To jest ciekawe, dzięki temu mamy na następnych pozycjach, czyli 6 i 7. Dwóch kierowców tego samego teamu, czyli British American Racing Honda. Aleksander Brzezowski i Radosław Cupał. Adam Rzysta. No nie jest w stanie poprawić czasu, ale może się uda skoczyć gdzieś wyżej. Na to, aby skoczyć gdzieś wyżej, mieć chyba ten kierowca Bartłomiej Nowak. Ja mam tak mały pogląd, że nie widzę, ile traci. Czy to wystarczy? Miejmy nadzieję, że tak. O! Realizator woli pokazać Dawida Kuszewa na piąty czas. Traci on 6 sekundy. Dziesiąty, dokładnie. Byli 6 tysięcy, ale... No nie jest to najszybszy czas. Ale może uda mu się wskoczyć wyżej niż ta piąta pozycja. Teraz idziemy z... Bo jest realizator. Na Radosław. Dlaczego się pytam na... Dlaczego się dziwi dla... na którego? Ponieważ przynajmniej idzie chyba Rafał. No niestety... Nie. Idzie chyba przy nim Błażej. Zobaczmy, jak się powinien wyglądać. Akurat bracia Supał zajmują 7 i 8 miejsce. To jest chyba Błażej Monek, bo nie wydaje mi się, aby Rafał Cuchał miał być. Tak szybko dogonamy. I Patryk krótki na naszych ekranach. Wolniej po drugim sektorze. Ale on akurat nie musi walczyć o to, poprawić swój czas, przynajmniej na ten moment oczywiście. To nam da się nie do końca. Zobaczymy. No, nie poprawić co? Pięć dziesiątym wolniej. Macie mnie na państwa ekranach. Dobrze, teraz czekamy na... Teraz w drugim sektorze.
I jest on wolniejszy. No chyba mało kto jest w stanie zbliżyć się do czasu Patryka Kuty. Ale jeszcze mamy 11 minut. To oznacza, że kierowcy mogą wykonać jakieś 8 okrążeń numerowych przykładzie. O właśnie. Dawid Kuszaj wskoczył nam na czwartą pozycję i postanowił się dali powiem na pamiątkę z swojej przednie skrzydło. Wolno poruszające się pojazd McLarena. Pamiętajcie Państwo, że jeżeli widzą Państwo tutaj wolno poruszające się bolid McLarena, to proszę pamiętać, że on ma silnik Mercedesa, nie Hondy. Sebastian Kosmala wolniej oczywiście od Patryka Kruty. Rafał Cupał na razie na 9 czas, w momencie kiedy jego brat jest 5. No raczej nie jest zadowolony. Czoło trójka od końca bez zmian. Czyli Krzysztof Wieczkowski, Błażej Mudek, Bartłomiej Nowak. Bartłomiej Nowak dalej bez progu. Chociaż ta strata już jest niewielka. Nieco ponad jedna... Piątka sekundy. No ten pan akurat o żadne progi czasowe martwić się nie musi. Co najwyżej może mieć wyrzuty sumienia, że przez jego ewentualny dobry czas ktoś tego progu nie uzyska. Ale chyba się nam to... Nie zdążę, przepraszam bardzo. Nie jestem znudzony tymi kwalifikacjami, ani trochę. Patryk tutaj w boksie, w pit lane. Ale chyba jeszcze wiek nie będzie ryzykował. Mamy prawie nieco ponad 9 minut do końca sesji. Trata Sebastiana Kosmali. Na jednym okrążeniu to jest 171 tysięcy punty. Na pewno będzie próbował Sebastian Kosmala. Patryk Kruty na torze. Nie rozumiem, na co czeka Bartłomiej Nowak. Dzieje się, jak najszybciej wyjedzie, ponieważ chcielibyśmy to widzieć w jutrzejszym wyścigu. Tak pana raczej, zobaczymy. Tego nie będę o nim jakoś zbytnio dużo mówił, bo już i tak mówiłem dużo. A jeśli się panowie znajdziecie. Bartłomiej Nowak wystarczył w 11 wyścigach, ani razu nie punktował. A jutro miałby taką szansę. Dawid Kuszel nam show, szykane. Też wolno proszę, co się boli Jaguara. Nic mi już wspomniający. Do wymiennika i jest! Byłby pierwszy czas, gdyby nie to, że postanowił Dawid Kuszel nie wykręcać tego okrążenia. Postanowił sobie znieść kłęby dymu. Czy kierowcy na torze? Czyżby? Nie, dalej tego się nie ma. I no, jeszcze nie było w ostatniej sytuacji, aby wszyscy... Aby cała trzynastka była na torze. Jednocześnie. Jedziemy z Maciejem Mojemkiem. Trzeci czas. Czwarty czas ma Dawid Puszę. Piąty czas ma Radosław Cupał. Szósty Alan Rzysta. Aleksander Brzozowski, Patryk Rogolik, piąty Rafał Cubał, piąty Dawid Ciepiela, 11 Krzysztof Wieczekolan, 12 Błażej Murek, oj, Błażej Murek, Maciej Murek. Trochę nam skrzywio, ponieważ to był Jaguar jakiś, a raczej to nie był ten, bo widzimy go, że jest. Błażej Murek, 12, 11 Bartłomiej Nowak, wyjechano na tor. Najlepszy czas bez zmian i raczej się nie zmieni. Chyba, że w jakiś magiczny sposób Sebastian Kosmala odrobi straty w tym trzecim sektorze. Się zdarzyły... nie. No dobra. Rafał Cupał na naszych i Państwa ekranach. 9 czas. Czy się poprawi wątpię?
chociaż teraz do Patryka Rogozik to wynosi 47 tysięcy. Nie wiem. Patryk Rzuty z Sebastian Kosmala, Maciej Murek, Dawid Kosiel, Rado Socupał, Adam Rzysta, Aleksander Brzozowski, Patryk Rogozik, Rafał Cupał, Dawid Ciepyna, Krzysztof Wieczykolan, Maciej Murek, Bartu Minowak. Tak wygląda pierwsza trzynastka, jedyna trzynastka, która jest na torze. Tak wygląda Dawid Kosiel i jego Ferrari. Tak wygląda Ferrari. Dunborgu, po ulicach Monte Carlo. Jeżeli chodzi o pogodę, to tutaj widzimy, raczej nic się nie zmieni, no jutro zapowiadają meteorolodzy, jak krety srety, że będzie pochmurno, ale parać nie powinno. No, w zeszłym tygodniu w Hiszpanii też miało nie padać wyścigu serii GT, a padało. Było dosyć kontrowersyjne. Adam Rzysta, najlepszy czas w drugim cyklu. Najlepszy czas jak na razie, przynajmniej tak nam pokazuje tą grafiki. No i widzimy, nie jest już najlepszy czas. Znam, że się nigdy nie był najlepszy. Tak samo jak w przypadku tego kierowcy, jakim jest Dawid Ciepiela. Za nim Patryk Rogozik. Albo przed. No nie dowiemy się już. Dowiemy się, jak sobie poradzi z Dead Vod. Dobra, nie będę mówił zagrać, bo już nie pamiętam. Maciej Munek, jak sobie poradzi w nagrocie. Sobie poradzi w pełni. Za nami. I uj! I believe I can fly, można by było zaśpiewać. Ale nic, mam tak samo jak Adam Rzysta. No zobaczymy, czy wykręci, czy będzie w stanie poprawić swój czas. No poprawić to w sumie może, ale poprawić czas u Patryka Krótki raczej nie. Razem się czasem nie poprawi? Nie. Bez zmian. Nie chcę Aleksandra Brzozowskiego jego profilowego widzieć. Termin do końca niecałe. Pierwsza trójka nam się schowa do boksu. I to jest Błażej Munek. A, o, myślałem, że kogoś próbuje wyprzedzać, jak to jego próbowali wyprzedzać. Oj. Jak się McLaren chyba spinował. Ale widzimy jeździ dalej. Tak samo jak tak. Była nam jakaś Honda. Więc to jest Honda. Ale mamy Ferrari, Dawida Kuszel, czarny kask. Ale nie dlatego, że mu żal było farby, tylko po prostu uznał, że taki kolor, taki kask jest najlepszy. Krzysztof Wieczykolan będzie w czołowej dziesiątce. No raczej nie. Chociaż zobaczymy. Nadal jest na nasz czas. Oj, i urwano to. Dajcie pyta. Dziesiąty czas. No, Krzysztof Wieczykolan traci dosyć sporo, bo ponad... Nawet 2 sekundy. Sekunda 90. Do Dawida Ciepieli. Bartłynak w pitlane bez progu. A zostało nam nieco ponad 2,5 minuty. Do końca sesji kwalifikacyjnej. Dawid Ciepiela. No, widzimy, nie poprawia czasu. I Maciej Murek rusza na jedno ze swoich ostatnich pomiarowych. Będzie w stanie się zbliżyć? Wątpię. Chociaż miejmy nadzieję, że będzie w stanie się zbliżyć i będzie mieć ciekawsze kwalifikacje. Zastanawiam się, czy Patryk Rzuty ma tak dobry czas, tylko w stanie nie jest w stanie polić, ale pamiętajmy, może gdzieś show. W taki sposób, że straci pół sekundy albo sekundę, albo zostanie w ogóle zdyskwalifikowany. Czy może zdarzyć? I w ten sposób uratuje Bartłomiej Nowak, chociaż musiałbym policzyć.
Tak, gdyby w tym momencie zakończyły się kwalifikacje, a Patrick Kruti został dyskwalifikowany albo dostał jakąś karę czasową, to wtedy Bartłomiej Nowak nawet pewnie poprawieniem czasu kwalifikował się do wyścigu, właśnie Munek na błędzie, ale dosyć bezpiecznie, dosyć wolno. Pamiętajcie, 10 minut ratuje życie. Dawid Kuszel na naszych ekranach, on chyba takich zasad nie wyznaje, robiliśmy dosyć szybko. Kładzie mnie jak zjechał na chwilę. Broi czas, ponieważ zostało nam 50 sekund do końca. To aż pan wyjdzie nam machać plagą z szachownicą. Może by było zagrać na niej szachy. Albo warca by. Kazanie, ale... Rafał Supał. Boim Reno. Jak na razie 9 czas. Akurat w jego przypadku pokonanie teammate'a nie jest problemem. Tam z Adamem został, ponieważ on tego teammate'a nie ma na torze. Ale mam 6 czas. Do poprzedzającego go Radosława Sokołka się tej 51 setni. To muszę kamerę kierowców przejeżdżać bardzo ciasno. Dawid Kuszel skończył nam kwalifikację jako pierwszy. To czas, nie poprawi go już. Czy to być nie poprawi czasu? 11 miejsce. Rafał Sowa 9 i idziemy z Patrykiem Krutej, który nie poprawi swojego czasu chyba. No chyba, że stanie się coś niezwykłego. Bartłomiej Nowak też nie poprawi czasu, więc musi liczyć na to, że Patryk Krutej dostanie jakąś karę. A i sam musi uniknąć jej. Adam już zaskoczył na czwarte miejsce. Jeżeli na przykład Aleksander Brzozowski nie będzie w stanie się poradzić wystarczająco, aby wskoczyć na czwarte miejsce, to Adam już powinien wystartować jako czwarty. Maciej Młynek. Rekord. Rekordowy czas odpalony na zielono, sektor. Ale jak to się skończy? A no, już drugi. Na żółto, czyli bez szans. Pierwsza edukacja zakończyła już kwalifikację. Patryk Kruty. Jest czas. Celestyn Kosmana drugi. Dawid Ciebiela wskoczył nam na 8 miejsce. Czyli przed swojego teammate'a. Ponieważ tak, 8 miejsce Dawid Ciebiela. 9 Patryk Rogozik, 10 czas. Rafał Cupał. Maciej Murek. 3 czas nie poprawił, czyli tak. Pierwsza trójka. Patryk Kruty, Sebastian Kosmana i Maciej Murek. Dalej ustawią się Dawid Kuszel, Adam Rzysta, Radosław Cupał, Aleksander Brzozowski, Dawid Ciepiela, Patryk Rogozik, Rafał Cupał, Krzysztof Wieczykolan, Błażej Młynek, Bartłomiej Nowak, 13 czas, pechowa 13 dla niego, nie ma 107%, nie ma progu. Czy zostanie dopuszczony do wyścigu? Tego nie wiemy. Oglądamy się jutro. Miejmy nadzieję, że dostaniemy szansę porozmawiania z czołową trójką. Zapytamy się, czy to dla Patryka było tak łatwe osiągnięcie tego czasu. Widzieliśmy, nie poprawiał go jakoś zbytnio. Potem chyba tylko raz uzyskał czas i potem go poprawił. Czyli chętnie byśmy go zapytali o to. I chyba na nie wejdzie. Chociaż musimy, musimy poczekać. Wykorzystam ten czas na sprawdzenie, jak sobie radzi. Radzą grawcy w GP2. O, kurwa mać! Jest! Ja pierdolę. Przepraszam. Jesteśmy na wizji! Dobrze, dobrze. Gratulujemy pole position. Opowiedz nam, czy to było jakoś bardzo łatwe, ponieważ nie widzieliście, jakoś nie mogliście dogonić obaj kierowcy Jaguara w żaden sposób.
No, kwalifikacje w Monako zawsze są trudne. Bardzo trudno skleić jedno dobre okrążenie. Udało mi się to zrobić na początku sesji. Później, no niestety, nie wiem, czy to ze zmęczenia, czy z jakiego to powodu, ale nie mogłem potem już poprawić tego czasu. Zobaczyłem, że inni mieli podobne problemy, także no, jestem zadowolony z wyniku, choć zobaczymy, czy nie dostanę jakiejś kary, bo nie jestem pewien co do mojego okrążenia. Tak? Jak myślisz, czy jutrzejszy wyścig będzie cięższy, czy będzie obfitował w jakieś wypadki? Pamiętamy jeden wyścig 2 lata temu, jeżeli dobrze pamiętam, który ukończyło 3 kierowców. 3 lata temu. Raczej 2 lata temu, 3 sezony temu, No. tak. Nie tak źle z moją pamięcią. No, wyścigi w Monaku zawsze są trudne. Na pewno nie obejdzie się bez kolizji. Jak teraz widzę, Rafał Cupał przełączył sesję. Nawet nie możemy sobie pojechać próbnego wyścigu. Nie musisz. A, no tak, dobrze. No to powracając do wyścigu Grand Prix de Monaco, jak to się zwie po angielsku. Liczę, że będzie to thriller, dramat i horror w jednym. Panowie z Jaguara, nie byliście w stanie poprawić. A, ja ten wyścig, a wy kurwa nie! Jesteśmy na wizji, dzieci nas oglądają! Patryk zrobił sam czas, którego nie zdołał pobić. Tak samo wy. Możecie nam powiedzieć co się działo? Dlaczego nie mogliście w stanie osiągnąć tego pułapu ustawionego przez Patryka? Maciej, Może Sebastian. Bastian? No, ze. No mów. To Seba mów pierwszy. No, nie byliśmy w stanie, no to Nie najwyraźniej był puściłem. szybszy. Tutaj widzimy, kierowcy nam się dobrze bawią, rozwalając się. Jakie są wasze Tak, oczekiwania do sektory wyścigu? mieliśmy dobre, ale nie umieliśmy skleić jednego okrążenia. Sektory też Amija. mogłyby być lepsze. Jakie są wasze oczekiwania do wyścigu? Czy liczycie na to, że będziecie w stanie pokonać Patryka Króty w czystej walce? Czy może liczycie na to, że w jakichś dziwnych okolicznościach wylądują na bandzie? No, myślę, że w czystej walce jesteśmy w stanie go pokonać. Raczej, chociaż wiadomo, różnie może się to ułożyć. Ale no zobaczymy, ciężko twierdzić. Jeśli skończyłby na bandzie, to by nam pomógł. Patryk jak startuje z pierwszego miejsca, to często jest już niedościgniony, także no zobaczymy. No, zawsze może popełnić błąd strategiczny. No, jak każdy. Jak to zwykle. No, tak, ostatnio ma do tego jakieś takie smykałkę, no ale. Cóż, każdy popełnia błędy Wiecznie nie może kiedyś. popełniać tych samych błędów, prawda? Tak, to jest w ogóle inny sezon pod względem strategii i kompletnie inna jazda niż w poprzednim sezonie. Myślę, że będzie tu ciekawie, może być bardzo duży ścisk. Zresztą takie było Właśnie, w jak to było? Jak to było na Akko? Ścisk to będzie ok. Myślicie, że ktoś może być czarnym koniem? Macie jakieś swoje typy? No, Myślę, zobaczymy że. na pewno co z tym Adamem już jest, który No, startuje to jest wysoko. czarny koń zawsze. Tak, tylko Szczególnie w ciekawe, wszystko Monaco. zależy. Tak, wszystko zależy od tego, co zrobi, wiadomo, na samym początku szczególnie. No i ogólnie w trakcie, bo raczej jednak tutaj jazda przy bandach często w przeszłości chyba się raczej źle kończyła dla Adama już z tym, ale sobie. Nawet Tak były możliwe. przyjęte statystyki. Możliwe, panie Krzysztofie, że tacy kierowcy jak Krzysztof Pieczykolan bądź Maciej, nie, Błażej Błażej. Młynek mogą nawet ukończyć na podium, bo ci przed nim, kierowcy przed nimi mogą się porozwalać, a to się już raz zdarzyło, że 3 kierowców dojechało w sezonie 2013. Także Dokładnie. everything can happen. Jak to mówiłoby nasi bracia Amerykanie, shit happens. Jesteśmy na wizji, pamiętajmy panowie. Myślicie, że Bartłomiej Nowak dostanie zgodę na start wyścigu? Nie uzyskać 107%? Myślę, że tak. A też myślę, że dostanie. Akurat on ma doświadczenie w kończeniu na podium wyścigów, gdzie No się ma dużo to dzieje. doświadczenie przy przepuszczeniu innych kierowców, którzy go dublują, tak więc. Dobrze, widzę, że drugi wyścig, fan race.
To nie przeszkadza już wam. Może uda wam się na trzeci, no chyba, że zostanie zamknięty serwer. Słyszę mój pogłos. I widzimy, że jakiś karambol tam jest. A ja stoję. No tak, widzimy Maciej, mój Patryk tutaj jadą. Dobrze, kończymy relację dźwiękową i kończymy komentarz, bo nie masz, słyszę się, to jest źle. Z Toru na Monte Carlo, z Monaco, z Monaco Grand Prix, żegnam Państwa, Krzysztof Woźniak, do widzenia. O, Menel na bandzie. Jesteśmy dziś na wizji. My jesteśmy na wizji. A. Dobrze, to już? Bo chcę pojeździć sobie trochę. No nie, no jeździć możesz, no. Tylko bądź cicho. Dobrze, do widzenia. Dobra, wychodźmy stąd. No. Czekaj. Albo iść. Komentował ją też hasłem.